Dopiero go zaciąłem, więc troszkę dokazuję. Boję tak troszkę na siłę prowadzić, bo mam zaczepy przy brzegu, coś widać. Ale... No piękna ryba. Teraz te ładne weszły, nie? Tak, teraz są większe. Zaprezentujemy. Bardzo ciekawą i popularną metodą w ostatnim czasie, która ma swoje korzenie w Anglii, jest tak zwany metod feeder. Metoda bardzo prosta. Jak sami zobaczycie, zestaw składa się z koszyczka zanętowego, bardzo krótkiego przyponu, bo tylko 8 cm, bez zadziorowego haka, w tym wypadku jest on dość duży, tak? Ponieważ mamy do czynienia na tym łowisku z bardzo dużymi rybami, a na gumce, na włosie ma mini kuleczka proteinowa. Zestaw jest przelotowy, tak? Ryba w momencie brania nie czuje oporu. Na końcu blokuje go maluśka śrucina. Wkładamy naszą przynętę z haczykiem do koszyczka, tak? W wyznaczone miejsce. Napełniamy koszyczek. Odginamy. Jest gotowa do użycia. Na czym polega prostota tej metody? Koszyk nabity peletem, przynętą w postaci kulki. Karp, który gdzieś tam żeruje w okolicy koszyczka, podpływa. Tak, zaczyna wyskubywać to, co jest w nim załadowane. Jednocześnie pobiera naszą przynętę. Pociąga. A my to wszystko widzimy na szczytówce. Najczęściej stosowaną przynętą na łowiskach komercyjnych są mini kulki proteinowe wielkości 6-8 mm, tak? W różnych kolorach. Tu mamy kulki czarne, żółte, czerwone, mam też kulki białe. Ta metoda ma super skuteczność i to nie tylko na łowiskach komercyjnych. Zarówno tą metodą możemy łowić, czy to w przypadku łowisk dzikich, czy komercyjnych. Wystarczy tylko zamiast tego typu przynęty założyć kukurydzę, białe robaki na zwykły haczyk, oczywiście z tą samą długością przyponu, bo na tym polega tajemnica tej metody. I możemy równie skutecznie łowić krąpie, leszcze, czy nawet płocie. Bierzemy sobie naszą mini kuleczkę, tak jak to robią wędkarze karpiowi polujący na duże okazy, bo my też na takie dzisiaj będziemy polować. Wiertełko, tak? Wiercimy naszą kuleczkę. Tak? Przez centrycznie powstaje nam otwór. Dzięki temu możemy tutaj wprowadzić nasz przypon włosowy. Teraz kolejne narzędzie, tak zwane szydełko. Dzięki któremu możemy naszą gumkę zamocowaną na włosie, najpierw przewlekając przez kulkę, potem zaczepiamy sobie gumkę i przewlekamy przez do środka kulki. Przynęta jest gotowa do użycia. Bardzo szybko zakładamy naszą przynętę. Co ważne, przynęta założona na gumce, jeśli chodzi o kulkę proteinową, nie spina się, nie zrywa się włos podczas gdy ryba jest pod bieraku. Co często dzieje się przy innych zestawach. Ten zestaw z gumką jest naprawdę uniwersalny. Ważne jest to, że na tego typu zestaw możemy też założyć duży pelet, na przykład 6-8 mm. Właśnie przedstawiłem Wam podstawy metod feeder. Trochę więcej na ten temat powie nam Bartek, który bardzo często łowi na tym łowisku. Co jest ważne według Ciebie, jako osoby, która często łowi, startuje tutaj w zawodach federowych? To znaczy, słuchajcie, jeżeli chodzi akurat o to łowisko, taką kluczową sprawą jest tak naprawdę odległość łowienia. Im dalej, w tym wypadku, tym lepiej. Dzisiaj, jak widać, mamy słoneczną pogodę, ten wiatr dopiero się rozkręca, tak więc tutaj zdecydowanie te rybki będą się trzymały środka zbiornika. Później, jeżeli ta fala się rozkręci, a widać, że tak będzie, te rybki mogą przyjść troszkę bliżej. Bardzo istotną sprawą jest koszyczek. Tutaj w tym wypadku i na takich łowiskach używam koszyczków jak najmniejszych. Na takich łowiskach jak stawy jest bardzo dużo osadu. Jest po prostu warstwa mułu, ten koszyczek potrafi nam się zapadać, dlatego po prostu im mniejsze obciążenie, lepiej się prezentuje dla ryb. Kolejną sprawą, dlaczego mały koszyczek, jest to, że podczas po prostu wiatru on potrafi być spychany. Ma po prostu dużą powierzchnię, dzięki czemu
czemu jest właśnie spychany przez wiatr. Kolejna bardzo ważny element zestawu jest to śrucina. To jest śrucina gdzieś mniej więcej około pół grama. Ona ma za zadanie dociążyć nam żyłkę, aby leżała na dnie. Żeby ją było łatwiej zatopić, prawda? Łatwiej zatopić przede wszystkim na głębokich łowiskach. Jeżeli ta żyłka by nam trochę odstawała do góry, rybka kręcąc się koło koszyczka potrafi gdzieś zaczepić ogonem. My tak zwane obcierki, prawda? My na szczytówce widzimy to jako naprawdę dosyć mocne branie i tniemy, a to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę otarcie się ryby o żyłkę. Tak jak praktycznie dalej, to jest standardowy 8-centymetrowy przypon. Akurat tutaj na tym łowisku ja stosuję przypon, który jest zakończony gumeczką. Jest to bardzo szybki sposób na zmianę przynęty. Ale ja wiem, że to nie jest jedyny rodzaj przyponu, jaki stosujesz. To nie jest jedyny rodzaj przyponu, jaki stosuję. Ja tutaj przygotowałem już 3 przypony, żeby wytłumaczyć mniej więcej, jakich przyponów używam. Pierwszy przypon jest to tak zwany push stop. Jest to nic innego jak kawałek rurki plastikowej dowiązany na pętelce do haczyka. Do tego mamy specjalną igłę, którą ja tutaj mam. Jest otworek w tym plastikowym druciku i taką przynętę, znaczy i tak zrobiony przypon, po prostu wkładamy w przynętę, którą chcemy użyć. Tylko nie ukrywajmy, to rozwiązanie sprawdza się tylko przy łowieniu na miękkie przynęty, typu kukurydza bądź bardzo miękka kulka. Tak? Mhm. Tak więc tutaj jesteśmy bardzo w stanie szybko zmienić przynętę. Kolejnym przyponem, jaki używam, tylko że to jest niestety, tracimy czas, tak? Jest to zwykły przypon włosowy, jak widać. Polega to po prostu na tym, że zakładamy kuleczkę, przybijamy, zahaczamy i zakładamy kulkę. Z tym, że tutaj jeszcze do tego potrzebujemy w tą pętelkę włożyć stoper i zaciągnąć. Tak, więc tak, to trochę czasu zajmuje, prawda? Jest to dosyć czasochłonne. O wiele szybszym rozwiązaniem i tak naprawdę najlepszym na zawodach jest użycie przyponu z gumką. Ja wezmę nową kulkę, bo ta nam akurat pękła. Polega to na tym, że kulkę zakładamy na igłę. Igłę musimy wbić w gumeczkę. Naciągamy gumeczkę i zakładamy kulkę. Tutaj gumka z powrotem nam się kurczy. Wiadomo, że jak się kurczy, robi się coraz grubsza. I ona tak naprawdę trzyma nam kulkę. Trwa to dosłownie ułamek sekundy, a mamy gotową przynętę tak naprawdę do użycia. A powiedz mi, widzę, że kulki, które zakładałeś, moczyłeś wcześniej w wodzie. Czemu to znaczy, tak? Kulki mam cały czas namoczone w wodzie i to jest praktycznie pierwsza rzecz, którą robię po namoczeniu peletu. Ponieważ uważam, że ryby na takich zbiornikach komercyjnych mają bardzo dużo jedzenia, tak? Tutaj każdy sypie dosyć dużo zanęty, dosyć dużo przynęt, tak, żeby zwabić tą rybę. I ta ryba też jest ostrożna, ona unika bardzo agresywnych zapachów. Moim zdaniem zleżała przynęta jest bardziej atrakcyjna dla ryby, dlatego że ryba wie, że po prostu ta przynęta już jakiś czas leży w wodzie i nie jest to po prostu przynęta wędkarza, tylko przynęta, która już dłuższy czas leży w wodzie i jest bezpieczniejsza po prostu do skonsumowania przez ryby. Bartku, powiedz mi, czym ty napełniasz koszyczek? Przygotowuję zawsze zanętę, dlatego że ja przed łowieniem troszkę nęcę. Zanęta ma za zadanie szybko ściągnąć ryby. Do samego koszyczka, akurat na tej wodzie, jej w ogóle nie używam. A zanętą nęcisz w jaki sposób? Lepiej po prostu kulki i procą szczelam na odległość, na którą łowię. Super. Tak, dokładnie, czyli jest to tak jak do odległościówki. Natomiast jeżeli chodzi o nabijanie koszyczka, koszyczek ubijam tylko i wyłącznie peletem. Tu są duże ryby, więc używanie zanęty spowodowałoby to, że po prostu pokazałyby się niechciane ryby, czyli leszcze, liny. Zanęta jest bardziej preferowana na ryby, gdzie jest po prostu więcej małych rybek, typu karasie, liny, właśnie leszcze, tak jak wspomniałem. Na karpie jednak o wiele bardziej sprawdza się pelet. Ja akurat na to łowisko zawsze przygotowuję pelet 2-milimetrowy halibutowy oraz 2-milimetrowy pelet, tak zwany coarse pelet, tak, zwykły, najzwyklejszy pelet. Jedną ważną sprawą, taką jaką zauważyłem przez doświadczenia, jakie nabyłem na tej metodzie, jest sposób nabijania koszyczka właśnie peletem. Dlatego, że zanęta jest dosyć mocno klejąca i ona tak naprawdę, jak nabijamy w klasyczny sposób, zarzucimy, ona wolniej pracuje od peletu. Pelet jakbyśmy nie skleili, jakbyśmy go nie domoczyli,
zawsze się rozpuści w wodzie. On jest bardzo tłusty, oleisty, tak więc on zawsze nam będzie pracował. A przede wszystkim tak samo o uderzeniu o wodę lubi się to troszkę rozpaść. Dlatego mój sposób polega na tym, że wkładam kulkę do koszyczka, zasypuję ją peletem, wkładam koszyczek, raz, dwa, trzy mocniejsze ubicia i mamy kuleczkę na wierzchu. I według praktycznie większości wędkarzy to jest w porządku. Według mnie nie, dlatego że jeżeli zarzucimy to na znaczną odległość, ten pelet troszkę nam się obsypie i kulka może wypaść na dnie poza koszyczek. A istotą łowienia na metod feeder jest to, aby kulka, czyli przynęta, znajdowała się w samym centrum peletu. Więc dodatkowo robię tak zwaną drugą warstwę, czyli dosypuję jeszcze troszeczkę peletu. Czyli taki ekstra pelet. Ekstra pelet i robię jeszcze raz dokładnie to samo. W ten sposób jestem pewien, że nawet przy zarzuceniu, jeżeli ten pelet się troszkę obsypie przy uderzeniu, przynęta jest cały kulka czas w środku, dobrze w swoim miejscu. Tutaj tak samo jeszcze mogę powiedzieć, że jeżeli Państwo łowicie na metod Federa, macie swoje ulubione pelety, macie swoje ulubione zanęty, naprawdę warto jest spróbować odsypać pół kilograma, zrobić sobie po prostu poligon doświadczalny. Wiaderko z wodą, miska z wodą, wrzucić takie coś, a wtedy Państwo zobaczycie, jak Wasz pelet reaguje i jak zachowuje się w wodzie. Mam ze sobą w torbie zazwyczaj 3-4 zapachy, które wiem, że sprawdzały się na tej wodzie. I tutaj teraz tak, dlaczego mała fiolka i dlaczego nie dodaję tego od razu do peletu? Z prostej przyczyny. Czasem, jeżeli taki dip wleje od razu do peletu, a rybie nie będzie odpowiadał zapach, bądź zapach będzie odpowiadał, ale będzie po prostu za mocny, potrafi tą rybę odstraszać. Psujemy sobie ten pelet. Więc żeby to tak naprawdę sprawdzić, wystarczy otworzyć taką fiolkę, delikatnie zwilżyć palca w tym dipie i troszeczkę zmoczyć pelet, który jest na wierzchu. Tak? To przy uderzeniu o wodę spowoduje nam to, że zapach rozniesie się po wodzie i delikatnie ten pelet, który będzie u góry, będzie dodatkowo nasączony tym zapachem. Czuć, że ten dip jest dosyć mocny. Dosyć intensywny, to jest bardzo właśnie mała butelka, 30 ml, natomiast jest bardzo mocno skoncentrowany. Ja tutaj akurat jeszcze nie zdążyłem przelać sobie z butelek, często sobie robię to w zwykły, jakiś malutki atomizer, żeby po prostu nie brudzić rąk. Tak, tak więc bardzo biorę tylko koszyczek i spryskuję dwa razy pelet. Jest to według nas bardziej atrakcyjne dla ryb. Jednak nie zawsze rybom to odpowiada. Wolę najpierw kilka razy naprawdę sprawdzić w ten sposób. Jeżeli to przynosi efekty, wtedy jak najbardziej możemy taki dip wlać do peletu i od razu mieć namoczony pelet w dipie, tak, żeby miał dodatkowy zapach. Okej, powiedziałeś już dużo o przynętach, o nęceniu, tak? A jeśli chodzi o samą technikę rzutu, jaką wykonujesz na tym łowisku? To znaczy, jak ty to robisz i jaki uważasz, że na tą odległość łowienia sposób rzucania jest najlepszy? Znaczy, Łukaszu, ja zarzucam tak naprawdę standardowo jak każdą jedną wędką. Ja wiem, że Anglicy mają specjalne sposoby, że oni zarzucają, później i wyhamowują, prawda? Wyhamowują tą wędką. Ja jednak robię inaczej. Po prostu zastawiam troszkę większy odcinek żyłki między szczytówką a koszyczkiem, około 1,5 metra, po to, żeby po prostu nie rzucać lobem. Ten koszyczek ma przecinać powietrze, a nie może zrobić lobu. Tutaj tak samo, co jest istotne, ważne po zarzuceniu jest to, aby od razu zanurzyć szczytówkę w wodzie, prawda? A tak naprawdę to jeszcze ważną sprawą jest to, że przy końcówce tak naprawdę lotu koszyczka trzeba zastopować żyłkę, żeby ta żyłka się napięła. Jeżeli ta żyłka zrobi gdziekolwiek łuk na wodzie, tak jak widzisz, rusza się już falka, tak, ta żyłka nam po prostu zrobi łuk na wodzie i sygnalizacja brania będzie po prostu fatalna, o ile to branie w ogóle zobaczymy. Czyli analogicznie do metody odległościowej, prawda? Dokładnie. Zatapiamy żyłkę, żyłka musi być dobrze napięta, zatopiona i wtedy mamy pewność, że na szczytówce zobaczymy energiczne, szybkie branie. Dokładnie. Bardzo ważne jest to po zarzuceniu, żeby wędkę od razu włożyć do wody, aby jak najszybciej żyłka nam zatonęła. Później po zatonięciu odpuszczamy żyłkę z kołowrotka
układamy na podpórkach, napinamy i wędka jest gotowa do łowienia. To jakaś ładniejsza. Tak, to jakaś ładniejsza rybka, dlatego że jak na razie holuje ona mnie, nie ja ją. Zazwyczaj trafiają się rybki w granicach 3 kg i to jest taki standard, można powiedzieć, tutaj. Natomiast są karpie i powyżej 12 kg. Teraz już taki troszeczkę hol siłowy. Jest! No, gratuluję. No, bardziej bym powiedział, że 4 kg niż 4,5, troszkę przesadziłem, ale rybka, jak widać, bardzo zdrowa, w świetnej kondycji i do wody. No, ten jest bardzo ładny. A? O, to jest ryba. Piękny. Na co wziął? Na białą kulkę proteinową. Nie jest, wydaje mi się, że nie jest to małe. Biorąc pod uwagę tutejsze ryby. No, nie. Taki średniaczek z tego łowiska. Piękny, dziki. Muruje. Wcale tak łatwo nie chce się poddać jak poprzednio. Może jest troszkę większy. Tak, ta ryba musi być naprawdę fajna. O, wróciła na środek. Super, żyłka gra na wietrze. O! Ostatnie podrygi. Śliczna ryba. Nie jest duży, jak na to łowisko, ale jest śliczny. Piękny. Trzymaj go. No i takimi moglibyśmy się pochwalić, nie? No, super. Pełna łuska, ładny, bez żadnych zadrapań z tego co widzę. Super. To co, zwracamy mu wolność? Tak. Ekstra. No ale kondycja tych ryb jest niesamowita, nie? No super. Płyń.